Ok, mamy drugi dzień, jeszcze nadal duży woreczek żółtkowy, ale pływają wszystkie te zbrojniki, które się rozpłynęły z groty, jest ich kilka, no i reszta cała w grocie, także tutaj fajnie tą czerwoną żyłkę widać, no i rybka maleńka i nadal przeźroczysta praktycznie, ale super sprawa. Założyłem gąbkę na ten filtr, który tu u nich jest, bo faktycznie może je tam przemielić. One niby się trzymają tymi pyszczkami, ale jednak rybka jest maleńka, więc warto zabezpieczyć takie rzeczy. Fajnie, wczoraj jeszcze nie powiedziałem, ale było widać te takie skorupki, otoczki, w których była ikra, to jak one zaczęły po prostu wychodzić sobie z tych wszystkich jajeczek, to rozpłynęły się te skorupki po akwarium, bo zaczęły pękać po prostu, także widać, że jest jeszcze taka otoczka wokół ikry, z której one po prostu wychodzą. No i dzień drugi, także pomału. Jeszcze postaram się Wam za chwilę pokazać to, co się dzieje w grocie, bo w grocie też jest bardzo dużo małych zbrojników. Ale fajnie, bo te, co wyszły, to żwawo sobie pływają. Dzisiaj ustabilizowałem im temperaturę na 26 stopni, bo trochę skakała w nocy, tak żeby się nic im nie zaszkodziło. No i nie widać, żeby któreś tam maleństwa popadały. Wszystkie wiercą ogonkami. Jeszcze przekręcę za chwilę na drugi egzemplarz. Tutaj jest obok. No, chyba będzie słabiej widać. Dobra, to Wam pokażę jeszcze to, co się dzieje w grocie. Ale fajnie, no fajnie sobie taką pamiątkę i pokażemy Wam, jak one pomału się rozwijają z dnia na dzień. No, starałam się pokazać te, co są w grocie, ale samiec taką taktykę przyjął sprytną do zasłonienia ich, że po prostu siedzi w taki sposób, że nie da się nawet zajrzeć. I jak świecę światełko, to on po prostu wszystkie zasłonił. I pilnuje, także wyjątkowo opiekuńczy, nie będziemy mu przeszkadzać, może jutro uda się nagrać te, co są w grocie, bo jest ich jeszcze całkiem dużo. No ja mu już trochę tam samcowi trochę jedzonka podrzucam, żeby on sobie wypływa, tu nie ma nic innego poza nim i grotą, także tu nie ma żadnych zagrożeń dla niego. On sobie siedzi sam i ma spokój, więc on sobie może wieczorem wychodzi, czasami z groty widziałem, że skubie jedzenie, także może sobie swobodnie tutaj bezstresowo się poruszać. Dobra, jutro dzień trzeci, a dzisiaj drugi, także dzięki i do jutra.